Hejka, moi drodzy, z tej strony DSEO, witamy was razem z Frodo. Jestem, cześć, witajcie. Wiem, co chciałeś powiedzieć. No? Jesteśmy w kolejnym odcinku w naszym customie Curse of Gold, czyli druga część The Quest of Gold, tak? Tak. To jest zacząsło się. Spoko, aha, to jest czasówka. Aha. Mhm. Oj, to taka... No, taka... A ja jestem jeszcze w powietrzu. Aha. Ja jestem jeszcze w powietrzu, czyli tutaj nie ma, wiesz co, czasu na rączki, nie? Absolutnie. Aha, i to jeszcze te rączki są tak z boku. Pozdro. Specjalnie. Pozdro. No. Specjalnie nam to robią. No dobra. Czyli to jest na dwa razy, rozumiem, tak? Na dwa razy, tak. To suweczka na dwa razy. Mm-hmm. Nie teraz, z której strony można się ewentualnie przyłapkować. Dobra, mam to z każdej chyba. Aha, okej. Okay. Ja, to z tyle każdej. I tu jest jakaś dźwigienka. Proszę, jakaś kasteleczka. Gdzie dźwigienka jest? Tylko widzieliś tu, a tu? No tak, bo by nie dostalibyśmy się na drugą stronę tego mostu chyba, co? No nie. Także tutaj zalane wodą. Znowu kuźwa to zamarzanie. Wyży, wyży. Czy to się otworzy, czy nie? Nie. No dobra, jak nie chcecie nam tutaj... Czy ja mogę dać, stolik, nie? Jak brodzi w ogóle? Chyba tak, co? Tak, dostaniemy się. Ja bym może jeszcze spróbowała do tych... Wiem, że to głupie, ale do tych wodospadów. O, nie taki ma masz plan. Nie, no bo ja lubię tak sprawdzać. Jak są wodospady, to aż po prostu korci. No to jest już taki standard, to jest taki klasyk. Sekret w wodospadzie, ale w lawie jeszcze nie było. Słuchaj, a tam... O mój Boże, ale spadłam na dół. Aha. Ale że tam, no dobra. Czekaj, bo ja się chyba pomyliłem, jeżeli chodzi o... Strony. No tak. To jest też... u mnie normalne. Ale tak, ja też wyszłam tam, gdzie nie powinnam, także spoko. Dobrze było, a poszedłem tam. Co ty robisz, Lara? Muszę powiedzieć. Ćwiczysz. Jakieś dziwne. Słuchajcie, bo ja już No i dźwignia jest, tak? Dźwignia. Boże, nie, no dobrze byłem, kurde, dobrze byłem. I bramka się w wodzie otworzyła. Dźwignia jest, tak? Tak. Dobra. Bramka w wodzie się otworzyła, słuchaj. Płynę. Dobrze. Płynę. Widziałem właśnie tą bramkę. Ale kolejna kratka jest zamknięta. O co chodzi? What the fuck? Nie ma jakiejś dźwigni podwodnej? No nie! Aha, ale jest takie wypłynięcie. Dobra, przepraszam. Jest wypłynięcie. Jeszcze raz. Stresujesz. Ja nie wiem. Która to jest kratka? Ja pierdzielę, to nie z tej strony. Wiedziałem. Ja to po prostu wybieram te strony, które randomowo. Gdzie tu masz to wypłynięcie? Ale ona dalej jak brodzi. Słuchaj, to... gdzie jest wypłynięcie? Co? Too cold. There must be something else I can do first? No wejrzesz. Jest... Ale gdzie masz wypłynięcie? No, jak przepłyniesz przez kratkę, to jest taka dziura do góry. Od razu? No tak za chwilę. Ja pierdzielę, zwariuję tu. Ale co mi tu mówisz, że jakieś someone else jeszcze? Salmonelsy jakieś. Kisne. Ja nie wiem, ja ginę. A ja nie chcę coldać tutaj. Ja ginę, Grzesiu. Ty, ale wiesz co? A może czekaj, bo jeszcze na jeden teraz wpadłam pomysł. No, a może za by dużo tak. Tej wody. Tak. Za dużo tej wody. Tak, ja bym teraz to bym znowu przeciągnęła dźwignię z wodą. Która to była woda, wodzionka? Tutaj, gdzie była ta klapa. Płynę. Tak, tu. Nie, to nie to. Boże, no widzicie. I tu była dźwignia z wodą. Tylko teraz, no a my tam wejdziemy do góry? To też druga strona medalu. No jak do góry wejdziemy? Wiem.
Aha, ale dobra, dobra, a bo przecież tam woda będzie. Dobra, woda będzie, tylko że niżej. Dobra, kumam bazę. Tak, odciągnęłam wodę. Dobra, jest okej, Grzesiu. Trzeba dobra. Odciągnąć wodę. No, no, no. Płynę tam. Okej. Okay. No i jest. Ta kratka się otworzy? Nie. Bardzo ciemne sprawy z lasu. Jump dźwignia jest. Flare sobie włączyć, czy nie ma co. Aha, i kolejna kratka się w wodzie otworzyła. Mam nadzieję, że one są... Ale jakie tam są rzeczy. Jakieś takie potworki, jakieś coś widzę, takie co? Coś jest, no... Takie niebezpieczne sprawy. O, usłyszałam jest... znowu wilczki. No, się obudziły. To jest ta taka druga, tak? Ta kratka w wodzie. Tak. Płynę. Widziałeś to? Jakieś... koniec tego levelu. Ojej, a czemu takie buchane? No. Trzeba płynąć. Aha. Płynąć tu. Trzeba płynąć tu. No płyń, płyń, kobiałko. A jakieś takie byśmy chcieli wyjście byśmy prosili? A jest tam dalej. Wody? Boże, tak jak tu pięknie. Boziu. Fajnie, tylko spokojnie, czemu... że my nie mamy shotguna, nie? No właśnie przydałoby się już. Gdzieś tutaj coś? Wilczki jakieś? No są. Przydałby się już jakieś, wiesz, jakaś lepsza broń. Powiedz, dlaczego tak jest, że ludzie do ciebie dzwonią? Jak się nagrywa? Dlaczego tak jest na przykład, co? No bo oni chcą, żebyś nie nagrywała już. Ma muzyki w dzbanku. Bo nie. Mhm. Nie ma nagrywania. Rozumiesz? Rozumiem. No. Jezu, ładna sala, taka... Taka Taka fajna, taka nie, fajna, taka tu, Tomb Raiderowa. Co taka... to? Jak się nazywa? Deeper in the passage. Taka Nawet takie bardziej z akcentem na... Nie, chodzi mi tak jak ostatnio pytałam mojego syna, co to oznacza. No i? Że takie uwu to chyba, nie wiem, czy to już zrozumiałam, że coś jest słodkie, takie cute, takie aż cukrowe. Nie mam się, no bo jest taki gość, oczywiście przez TikToka go znalazłam, gość, który... No jak zwykle. No jak zwykle, tak. On ma korzenie rosyjskie, ale teoretycznie nie jest ruskiem. Przebiera się za babę na jakimś tam... On ma normalnie laskę. Vlad. I on najpierw tych chłopów tam ciula robi, tak? Bo oni wszyscy myślą, że to jest ładna dziewczyna. I oni, i właśnie, i ja mnie to intrygowało, że oni niektórzy do niego mówią, że o, jesteś i pisało I ja mówię, kurwa, co to znaczy? Wszyscy ciągle mówią, o, you are so I ja się zastanawiam, co to oznacza. Ale szczerze mówiąc, nie wiem, czy to jest wystarczające określenie. Ale ja nie znalazłam żadnych uzików. W sensie na broń? Czy naboje? Tak, broń. Nie naboje. Broń jest w dzbanku. No spoko. Rozwaliłaś wszystkie nie, dzbanki? No nie da się. Dwóch nie mogę w ogóle rozwalić. Wszystkie rozwaliłeś? Czekaj. Boże, nie wpada mi co chwilę do wody, no przecież zaraz jeszcze lak trafi. Jakąś zablokowaną możliwość rozwalenia dzbanku, bo ja nie będę mieć łzy i koniec. Poczekaj. No nie, no dwóch dzbanków nie mogę rozbić, nie i już. A ja, czekaj, no tutaj nie mam już, tu nie mam. No jeszcze jeden mam dzbanek, poczekaj, może ten? Ty nie umiesz ten rozwalić? Pokaż. Nie, ja nie mam już więcej To przykro mi, ja nie mam łzy. Może to trzeba pod jakimś kuźwa kątem? Ja wiem.
Wiesz, jak nie wiesz, ale dziwne. No też mam jeden z banuszy, który nie mogę. To chociaż powiedz mi, w którym była Uzi, bo ja nie wiem. Wiesz co, tutaj obok... Nie wiem, czy to ci coś da. Tu jest palący znicz też. Ja mam flary w jednym z banku. Dobra. Idę na następnego. Tak jakby naprzeciwko, gdzie takie kolce są. Widzisz te kolce na środku? To tam jak wystają te kolce, to tak właśnie z tej strony. W ogóle ja się zaraz denerwuję generalnie. A, jest, to ja chyba musiałam to zabrać. Aha, no to ja musiałam to zabrać, tylko ja nie odnotowałam, więc nadpisuję to już. No i dobra, jaki masz, powiedz mi proszę, pomysł na tą salę? Wiesz co, no te dwa klocki takie drewniane. Drewniane. Drewniane nawet bym powiedział. Drewniane. Mhm. To one się... No przesuwają na pewno, tak? Przesuwają. No dobrze, tak. Ale no dobra. I co w ale nie mam pomysłu gdzie. No, a żeby taki rożek znaczy, ja widzę taki wystający... Rożek, liście? Bo ja widzę przejście takie u góry. Można by było sobie na przykład podsunąć. Tylko mi na przykład przeszkadza... No. Rożek w liściach jest. Widzisz? Nie. Takim zielonym. Bardzo dużo gdzie jest zielonego. A tutaj obok zaraz takie dziury z kolcami. Masz dziurę z kolcami? No są dwie nawet. Dwie z dziury są z kolcami? Chyba. Serio? O, naboje do Uzi. Nie zauważyłem. Rożek. No tutaj zaraz obok tych uzików, które... Aha, nie wiem, czy będziesz wiedzieć, gdzie uziki zabrałaś. No dobra, widzę, bo ja jestem przy tym, ale ja nie. I widzisz, dalej i tutaj takie widzę. Zielone, widzisz takie zielone w rożku? Nie. To taki, no jest rożek zielony. W tych cały tym bluszczu takim tu zielonym mocno. Ale to co, tam się da przejść, czy o co chodzi? Tak, tam jest dalej przejście. Nie wiem, jakby ci to powiedzieć. O, czekaj. Tu jest taka skóra. Czekaj, mam. Zjechałam dobra, gdzieś no. Tam, tak? No. Idziemy tam? No, możemy. Co będziemy? Ale to już tak. Tam przecież tam było pewnie wiele rzeczy do zrobienia. No, ale tutaj widzę tylko jest... O, tu można klocek przesunąć. Zaraz obok, jak zjedziemy. Wysuwam go, zobaczę. Bo tam taka dźwignia w oddali jest, nie? Mhm. Masz klocka? No mam. Ale i ja się tam jest? W ogóle nie rozejrzałam w tamtym pomieszczeniu. No wiem, no ale na pewno do niego wrócimy, coś czuję, no co? No tak, tylko boję się, że coś pominiemy, no ale dobra. I co, tylko apteczu, nie? Naprawdę? Aha. Apteczunia. No dobra, a co tu się będzie działo? No o Jezus, sobie. Przecież potem na... Aha, tutaj chyba można przejść. To jest manki. Bokiem, tak? Jest kula zimno, jest, widzisz, po boku kula. No na pewno nie można na to nadepnąć, no to pewne jest. Na kule widzę, jest dźwignia. Co to ona robi? No pochodźmy do dźwigni najpierw. No jakieś kolce nam to zlikwidowało, no ale co w związku z tym? A to co, prowokujemy kulę? Bo to takie dziwne, widzisz, manki mamy nad sobą. Wiesz, jakby można było tam po prostu... Spróbuję. Do kuli? Mhm. No ona mi jeszcze nie spadła. No co, ona nie spada, więc... O Jezus, spadłem na kolce, ja pierdziel się. Ale co to daje? Nie rozumiem. Dobra, można tu zejść? Nie. Kurde, nie rozumiem tego, dobra. Ja, ten custom jest dla mnie trochę dosyć ciężki, muszę przyznać. Chyba, że... Ale nie jest w sensie taki... Nie chodzi o takie trudności z przejściem czegoś, tylko co tutaj zrobić, no nie? On ma takich dużo... Dużo mamy pytań. Mało odpowiedzi. Ale... Może ta kula jakoś sprowokować? Jesteśmy normalnie, czy o co? No bo tutaj jest manki ewidentnie na górze. Aha, ale to wiesz co, przecież tutaj gdzie... Ale tutaj gdzie... No? Tutaj gdzie wysunęliśmy ten klocek, to jakby się tak uprzeć, no to moim zdaniem... To jesteś na górę? No moim zdaniem tu się da. Da się czy się... Poczekaj, bo tak ona mi za bardzo tu nie chce, ale jest takie rożkowate gówno. No jest rożkowate gówno, ale Ale ona nie chce mi się... Ale czekaj, bo tutaj można na górę wejść, jak wysuniesz ten klocek. No tak, ale ona doskoczy? A ja wiem. No właśnie chciałabym, jak doskoczę, to spoko. A ja myślałam, że z tego... Oj, chyba nie. Dlatego mówię, że chyba wydaje mi się, że z tego... Że z tego rożka. O, tego no rożka. Ona tylko, że mi tak do dupy to robi. Poczekaj.
Ale poczekaj, bo... Ale ona nie chce mi zjeżdżać, nie rozumiem tego. W którą stronę moglibyśmy to przesunąć, żeby to było dobrze? A może to takie drewniane jest... No. Drabiną. Mówisz? Już sprawdzę. Dobra, dam nam sobie to na razie na środek. Ty masz to na środku? Czy to jest na środku? No jest tak, jak jest wyjście, nie? O, jest, ja dobra, mam to. Tylko nie tarasuję sobie przejścia, nie? Tylko jakby prostopadle naprzeciwko tego przejścia. Nie wiem, czy to o ten rożek chodzi. Zaraz zobaczymy, dobra, czy mi się tutaj to jest szło. Manki. Dobra, kumam, mam bazę. I dym. No właśnie. Jak to zrobić, żeby tu skoczyć? Na ten rożek skakałaś, tak? Tak, tak, tak. Ale czemu się nie chcesz odbić? No ona właśnie tak mi, jakby tak zsuwała mi się stamtąd, nie? No nie chce mi się no odbić. No też mi się nie chciała i to naprawdę wielokrotnie. Wielokrotnie. Nie, obija mi się. No to się będzie cały czas tak paliło? Takie gówno? To się pali cały czas? Tak. No dobra, idę do nas. O kuźwa! Mnie ściachało. Jesus. Proszę. Dobra, biorę kolejną dźwignię. Czy to nam dezaktywuje? Aha, kule zleciały. Dobra, i dezaktywowały nam te... kolce. Mhm. Dobrze. Aha, tak, no, dezaktywowały. Do takiego stopnia, że... Że. Mhm. Tak, tak. A tu mogę? A tu nie mogę. A to gdzie ja mogę, jeśli chodzi o... No tam, którędy leciały kule. Tak, ale ja jestem na razie na manki jeszcze, wiesz? Aha. No tam, gdzie nie masz wiem, takie gdzie linki. A tu może... Nie. No ty masz linki takie. No, 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 dobra, ale... Ale... No. Ona spada mi i wprost w kolce, czekajcie, bo ja nie wiem, gdzie ja mam wylądować. Czy ty możesz... Pin do jedna. Nie, czy nie, 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 nie wyląduje kurwa przy tych litkach, jak Bogackiego. No, to by się dalej nie da zrobić, jakby nie wiem. Trochę się poddaje, wiesz, bo nie wiem za bardzo harze na jump dźwignię. To możesz teraz jump dźwignia nam, a tu ja nie zauważyłam szkoda, wcześniej. Że już. Teraz? Na jump dźwignię, widzę ją. No nie, ale ja na razie nie mogę jump ale dźwignię. To, no nie mogę też teraz jeszcze mimo wszystko. To sorry, Gregory, ale... Aha, tu jest jeszcze jakieś kucane. No właśnie widzę te kucane. A gdzie ty mówiłaś, że jest dźwignia, która kulę robi? Boże. Ja no tego tam nie po widzę. Drugiej stronie sali, nie? A tu, dobra chyba. Tak czy nie? Może tu. Nie wiem, czy ja mogę wejść dalej? W to kucane, czy nie? No jak nie. Ty zaktywowałaś kolce, to... No ale no nie, to tylko jedna kula zleciała. Nie rozumiem tego. Za ciężka jest ta gra dla mnie. Irytuje się. Naprawdę jest dla mnie za ciężka. Dla ciebie? Tak. Błagam cię. O czym ty mówisz? A co to jest tu? To jest klocek? Mogę go wyjąć? Jaki wyglądają klocek? Drzwi. Nie, wyglądają jak drzwi. No dobra, ale... Jak ja mam teraz wziąć... Mogę tu potem chodzić, czy co? No właśnie, no nie do końca. Tylko tam, gdzie no zleciała i to jedna kula dopiero tak naprawdę. Matko, ja myślałem, że ona w ogóle wszystkie no tutaj... No właśnie ten... nie. Kminie, wiesz? Chyba, że ewentualnie... Czekaj, jeszcze mam jedną teorię. A stamtąd, gdzie ona zleciała? Jeszcze sobie tak zobaczę. Ale ta kula mi tu przeszkadza. Nie rozumiem, jak ja mam to... A jak ona tutaj stąd Ja zaraz nie wytrzymam. I wyjdę z siebie. Bez sensu. A słuchaj, kuli nie można przesunąć. Dobra, wiem już. Jest dźwignia następna w miejscu, w którym była kula, która zleciała. Czyli będziemy się bawić, rozumiem, w ten sposób. No dobrze. Zabawa na 102. Ja nie wiem, ja nie widzę tu żadnej dźwigni, która, gdzie mi kula spadła. No ale gdzie masz kulę? Wyleciała ci kula? Czy ci nie wyleciała? No wyleciała mi kulka, no i no co? No właśnie, no to jak ci wyleciała kulka, to z tego miejsca, z którego wyleciała, tam idziesz i tam jest dźwignia. A czekaj, bo tu jest jeszcze jedna dźwignia, tu. Myślałam, że tu już ją zrobiłeś.
Ja zrobiłem dwie dźwignie. Znaczy w sensie chyba inną dźwignię zrobiłem, a może tak. No to nie wiem. To ja nie mam zielonego pojęcia, gdzie ty jesteś. Ja zrobiłem tą na dole, a ty pewnie tą taką troszkę wyżej, tak? Co? Na dole zrobiłam dźwignię. Boże. Ale jaka jest dźwignia jeszcze wyżej, bo nie wiem. Teraz mam kulę, którą muszę zrzucić. Nie, robię drugą dźwignię. Ja nie wiem. Dobra, nieważne. Graby w te same kasy. Nieistotne. Co to zrobiło? Kolejna zleciała. Tak, zobaczmy, czy ja tu mogę zejść tak po bożemu? Tak, mogę. A, otworzyły mi się drzwi. Czyli mogę iść teraz podkucane, zajebiście. A ty tu już pewnie byłaś. Miałaś Coyote Creek'a? Tak. No teraz, to widzisz. Aha, o to mi chodziło. Takie kolce takie. Teraz jestem tak. Ole, mnie ściachało. O to mi chodziło właśnie. Aj, kolejną kulę, tak? Mam zrzucić, dobra. Dobra. I aż w końcu będziemy mogli pewnie wszystkie dźwignie jakby zrobić, teraz pod ten. Robię tam takie rzeczy. Tak, tak. Teraz mogę się dostać na spokojnie do dźwigni naściennej. Nie mogę sobie poradzić z tymi kolcami. Ja nie lubię Coyote Creek'ów. W ogóle nie potrafię sobie z nimi poradzić. No i rozumiem, że teraz jeszcze to pokrętełko, tak? A kulę zrzuciłaś na dół, tak? Mhm. Ręcznie. Dwie już kule zrzuciłam ręcznie. Teraz pokazuję główną salę. A słuchaj, muszę się wrócić znowu przez kolce? Nie, normalnie. No przecież jak kula spadła, to możesz po tej ścieżce iść, tak? Bo one. Po tej ścieżce, dobra. Tak. I co teraz idziesz? Zrobiłam na ścienną i później po tym ten kołowrotek taki, nie? A zrobiłaś może już też, no. Na ścienną i ten na środku takie coś. Aha. Nie, kuckane jeszcze. Mogę zrobić na ściennej, bo mnie zabijają kolce. A nie, to nie, bo ja myślałam, że już kuckane zrobiłeś. Nie, jeszcze kuckanych nie. Jezus Maria. Gdzie to się idzie? Tu? Muszę wejść. Jak się wrócę ten? Tak po Boże, czy tak nie bardzo? Wydaje mi się, że... Mogłabyś to zapchnąć? Dziękuję. Tak myślałam właśnie. Franco jedna. Robię kołowrotek, ale nie robiłem jeszcze na ściennej. Nie rozumiem, po co tam? Głupie to jest, ale okej. Aha, bo on... No tak, bo to leciało tędy. Dobra, teraz zrobię na ściennej. Leciało. W sumie mam rację. I tędy mogę, dobra. Wychodzę stąd, w pizdu. Kulka spadła tam. Ja bym chciał teraz jeszcze tak sobie wyjść stąd, to by było cudnie. Tu. Tam w sumie też takie coś jest. Pokazało nam się coś takiego na środku, ale to ja jeszcze tam nie idę, bo chciałabym zrobić coś, co mi nie daje spokoju. Chciałabym zobaczyć, czy da się to przesunąć. Da się. Da się. Żeby tu ewentualnie później wyjść. Ale gdzie jesteś, w tej głównej sali, tak? Tak, tak, tak. Co bym chciała przesunąć? No bo te klocki da się przesunąć, żeby wejść na górę. Na razie tam nie wchodzę, co prawda, ale sobie podstawiam. Przynajmniej ten jeden taki, No ten jeden mi się tylko udało. No tak, to ja też to mam, no, ale... Dobra, i teraz idę tam na środek, bo pokazało się, że tak jakby można było wejść tam na górę. Na tej cutscence. Zrobiłeś to, czy nie? No tak, 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 no. Tak zrobiłem to. No to idę tam. No dobra. Jezu. Aha, i stąd będziemy mogli na nie wskoczyć. To ma sens. Co to takie dziury są? A takie dziury po dziury, dobra. No dobra, to ma sens. Ale to nie ja wiem, czy ja mam sobie za dobrze daleko. To. Ja mam chyba za daleko? No, to trzeba przestawić. Dobra, zdupiłam to. No i tak samo. No, o jedno takie... O jedno.
O jedno w tę mańkę. Tu. A co myślisz z tym drugim? Jeszcze nie wiem. To takie mi przypomina Aniwerka. Nie wiem, czy kojarzysz, o jaką salę chodzi. Trzeba było te takie przestawie. No, wiesz o co. No. Tego to się nie da tak za bardzo przesunąć. Tego drugiego dziwne, on jest jakiś taki... Zobaczymy. Dobra, na razie to jest jeden. No zobaczymy, bo ten jeden to ma tego trupka i w ogóle takie tam... Może te trupki wstaną, aktywują się, bo coś zrobimy. Wiesz o co chodzi. No właśnie, no bo on przeszkadza to, że... generalnie. Przeszkadza. Dobrze mówisz. Przeszkadza. Ładnie tak. Przeszkadza. Przeszkadza. Przeszkadzajka. No dobra. Gdzieś tu jestem, słuchaj. Dziwny odgłos był. Podoba mi się ten odgłos. A, bo to jest... To podgłośnić, bo tak trochę... To nie jest klocek, tylko to jest takie... No dobra, co robi ta dźwignia? Palić to. Nie wiadomo. Nie pokazało. Nie pokazało, to można wejść na górę. Nad nami jest jakiś most. Idziemy po tych schodach na górę? Chyba tak. A lewo, prawo? Oj, to czasówka, bo słyszałem, że się zamknęło, no dobra, ale nie wiem co. Trzeba się rozejrzeć, zobaczyć. Jezus, co. Runąłem na dół. Jezus, spadłam na dół. Idę jeszcze raz. A. Ale najpierw muszę zobaczyć, co się otworzyło. Ja nie będę tutaj się spieszyć. Pokaż, co tu. Aha, tutaj by trzeba było, tak? Czyli tam na środek, tak? Mhm, dobra. Okay. No dobra. W sumie to nie ma znaczenia, którą stroną pójdziemy, tak? Tak, nie ma znaczenia. Pozdro. Ula. Co? Kula. Czyli zrobiłeś to? No. Ja pierdzielę, a idzę. No i kulę zrzucamy. Ja nie mogę tego zrobić, ale jakaś kadscenka jest. O matko, nie gadaj, że... A, musimy zapalić 4 kule, okej. Cztery kule trzeba takie zepchnąć, by zapalić każdy z nich, okej. No dobra. Fajne. Cokolwiek, no idzie się tutaj nieźle pogubić w tym wszystkim. Dobra, gdzie my jesteśmy? Tu. Czy tu coś jest jeszcze? Mogę gdzieś tu odskoczyć? O, tak, to będzie każdy ten. Dobra. A tutaj do wody? O, trupki wstały. Mam kadscenkę, no to... Dobrze. Aha, że takie coś. Widzieliście to? To było po prostu cud malina. Takie jojki, no tego tam były takie kinkieciki. A tu jest... No, moglibyśmy jakoś... No właśnie, jest. Moglibyśmy tak jakoś, nie wiem... A to jak ja mam wpaść do wody, żeby teraz zejść stąd? Kurde, nie mogę zejść. Nie wiem, jak mam wcelować w tę wodę. Może tu? Nie, też nie. Masz pomysł na to, żeby jakoś wskoczyć do wody? Nie, muszę wziąć binokle. Bo w ogóle naprzeciwko jest kratka, ale po bokach jest kratka, da się tam doskoczyć. Tak, bo to jest, wydaje mi się, że to są właśnie 4 strony. Aha. I z każdej będziemy musieli wrzucić kulkę. Chyba o to chodzi, wiesz? Nie dam rady wcelować kuźwa na ten, jak Bogackiego, do wody. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe tutaj. Mhm. Aha, no teraz, Boże. W taki sposób. To się da, ale... Dobra, może by tak uziki użyć? Co no tak ja nie wiem, jak ty chcesz, żebym ja to zrobiła. Gdzie ten koleś jest? No, tak ciężko, Grzesiu. Ale fajny dźwięk jest tych uzików, ja pierdziela. Jakie mam to zrobić? No wiesz co, jakoś mi się udało, ale normalnie fuksem. Ale zginąłem tyle razy, że szkoda gadać. Chyba sobie nie poradzę. No.
pytanie teraz. Wiesz, co, ja po prostu dalej? Jakby na tych krawędziach, nie wiem, o co chodzi. Jestem na samych krawędziach, przynajmniej mi się udaje, nie? Ale... No, no. Mhm. Ale jakby i tak jestem na samym brzegu. Chciałam, żeby przeskoczyła jakoś, wiesz, o co chodzi. Nie mam bez sensu. No przesuwa ją to trochę, to jest bez sera. Wiem, o co chodzi. No ja ty bardzo dużo razy ginąłem. W końcu mi się udało jakoś fuksem wpaść w to, nie wiem. W sumie tak, można było z rozbiegu to zrobić. Z rozbiegu zrobiłem. Z rozbiegu. Jakby może tu coś? Moi widzowie widzą tylko cały czas, jak ja drę mordę i spadam w dół. Także sorki. Ja chyba nie zejdę, Grzesiek. Boże, no mówię ci, no coś jakoś tak... No ja wiem, no ale to jest, wiesz jaka nie to wiem, jest jak szansa? Ja generalnie na lewo, 50. Na lewo, nie? Skończyłem na lewo jakoś, no, z rozbiegu na lewo tam. Bo no nie wiem, co jeszcze tutaj. Nie umiem tego zrobić, przykro mi. Nie ma szans. Mam, że na przykład nagłówkę. Nie. No nie zrobię tego. Także zrób se cięcie, bo to jest akurat głupie, uważam. Wiesz co? Dobrze, spokojnie, bo ja nie wiem, co dalej, nie? Więc ja tutaj też, żebyśmy mieli jakieś rozwiązanie, spróbuję jakoś tutaj to, nie wiem, co z tym tutaj, z tym słupem. Przecież jego się nigdzie już nie da przesunąć, ani w lewo, ani w prawo. O, Boże, mam. No. Ale to było głupie. Jak to było głupie i głupie. No dobra, ale no, mówisz, że kostki stają, to nie da się mimo wszystko tam przesunąć tego drugiego? Nie, bo on jest cały czas. Nie wiem, co właśnie zrobić z tym filarem, tym drugim. No kuźwa, chyba że to jakoś... Nie, to jest za daleko. A w wodzie nic nie było, nie? Tutaj, gdzie... No właśnie, kurde, powiem ci, nie wiem, co z tą wodą, bo... No bo w sumie ja się, wiesz, ja tylko wypłynęłam i w sumie tyle, tak? Nie rozglądałam się tam, dlatego pytanie, czy... Czy tam nie, nic trzeba, nie ma? Trzeba jeszcze wodę tutaj zobaczyć, czy co jakoś. Tutaj powinien być taki ten. Nie wiem, może. Dobra, jest coś, mam coś. Czekaj, w wodzie jest coś, jakaś otwarta klapa. No, czy myśmy stąd przyszli, czy ja nie wiem. Pytanie, gdzie mam wpłynąć? No ale tutaj. A to jest. Nie, tu nas. Dziura jakaś w suficie, nie było. Nie. Tak? W tej klapie, nie? No, nie było nas. I tu kostek jest, tak? No nie wiem, nade mną są kostki. Co, ja już nie mam flar? Myślałam. Ile mam flar w ogóle, bo ja i tak... Jak to przejść te ciachaczki? Jezus Mariasz, tak? Dobra, jest coś. Jest jakiś kołowrotek. No kręć. Ty, nie mogę do niego podejść, nie wytrzymam. Ciachaczki. Takie ukosowane. A, i co, te kolce znikną? Bardzo ciekawe. Ja wiem, gdzie to jest, ale... O Boże! A próbowałaś już ten? Uziki? Nie, zaraz. Po prostu ten dźwięk to jest po prostu rewelacja. On mi przypomina coś... Urban Chaos, taką grę. Okej, to bardzo dużo nam daje. To nam daje to, że będąc ustawionym plecami, możemy pociągnąć ten kloc, nie stając tak? Jeszcze. Wiesz, o co chodzi? No dobra. No to ma duży sens. No to dobra. Jeżeli tak mówisz, to... Muszę zobaczyć w ogóle, jak to wygląda, bo kojarzę tą dziurę. Że ja nie mogę... I powiedzcie... No, jestem na tym, ale... Ale ja nie mogę tego przesunąć. Ale czemu przesunąć? Ty masz to ciągnąć.
No właśnie, ale ten trup mi przeszkadza. Aha, no to okej, bo ja nie wiem, o co chodzi. Ja zaraz idę to zobaczyć. No musisz to zobaczyć, bo to jest jakieś kuźwa dziwne. No nie rozumiem. Chyba, że tego trupa można przesunąć. Ty, jego można przesunąć! Zwariuję zaraz. Idę to zobaczyć. Mogę jeszcze? Ten było tu? Nie, czy tylko tutaj? Raz można. Tu? No tak, to będzie to. I jego pewnie na to można przesunąć, tak? Tak, tak, bo na to. Mam czacze. I co, raz? Czy jeszcze raz? Wystarczy? No, ile razy myślisz? To byś robił? Pytanie, czy jeszcze? Chyba jeszcze. Bym chciał tak tylko bliżej tego środka, nie? No wiem. Czy nie? Żeby znów się nie wracać, głupio. Ta. Tylko zobacz, tutaj teraz jest, gdzie ta drabina, mamy, kurde, ogień. Mam nadzieję, że nas nie zapali. Będzie można się złapać tej drabiny? Oby. Kierdzie. A tu ciul trzeba było w jakiejś kolejności, nie? Chyba bym padła. Nie, nie podpala. Nie, nie. Nie podpala. No wiem. Już go tak, raz, już go raz o złe rzeczy posądzaliśmy. O klucze. Ale to już nikt nie pamięta, tak, bo to wycięte tak. było. Oczywiście. Oczywiście, że nie. No. Teraz będzie chyba dobrze. Tak, ja doskoczyłam. Tu jest też chyba coś takiego podobnego. Też jest dźwignia. No, bo to kolejna czasówka pewnie będzie. A, bo tu z ciachaczkami teraz. Boże. No nie wiem, czy to robić na sucho na razie. Mój Boże. A tu jeszcze ognie. Aha. No to mnie podpaliło, nie, ale i to nie, tak zdrowo. Nie, to jest masakra jakaś. Bo tam później ognie są, jak to przejść? A, bo to tylko z jednej strony można. I ja pierdzielę. Tak, o to się rozchodzi, że to można tylko z jednej strony, nie? Myślałem, że ta druga też tak prowadzi. Kurde, nie doskoczyłam do mostu. Czaisz to? To czyli przez te ognie to... Nie wiem, przez jakie ognie. Ale to czemu ona się nie chyta mostu? Chytać się mostu? Nie. Okej. Okay. 3-4 to... Nie sądzę, żeby to był dobry pomysł. Czyli nie chytanie się, tak? Tak. No to ja się nie chytam, ale ona mi tam nie doskakuje, w tym jest sens. W tym jest sęk. O, sęk. Mhm. Tak, tylko że ja nie mogę... Nie, ona, widzicie to? Ona jest tam jakby... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Już po prostu w trakcie czasówki zasejwowałam, bo... Jezu, bo mam dość. Przed nosem mi się zamknęło. No spoko, no ale jak ty doskakujesz na most? Powiedz mi, proszę. Dobra, jest. Na który? No to ja nie wiem, gdzie ty idziesz. To gdzie idziesz, proszę, powiedz mi, bo nie wiem. Kurde, przez nie most mogę... musi przeskoczyć, tak? No muszę, tylko chciałbym, wiesz co, zrobić? Te kolce później, jak już jest przez most, nie? Skaczesz na most. Potem tu. Ja pierdzielę, nie mogę wykręcić. Szlak by trafił. Masz to? Nie. Oczywiście, że nie. Boże, tak dobrze, że... Słuchaj, będziemy kończyć już. No chciałbym tylko zrobić tą czasówkę. Też bym chciał bardzo. Ale nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne w moim wykonaniu. Dobra, udało mi się. Ja pierdzielę. No, ja też to zrobiłam. Nie, nie zrobiłam. Nie wlazłam. Zamknęło cię? Tak.
Poczekaj, ale to już jest spoko, to jest już do ogarnięcia, ale... Żenada. Dobra, jestem. To co, wejdziemy tylko na górę? No chyba tak, nie? No bo co? Tutaj też jest kula. Aha. Jeszcze by zabiły chodzę. No jest kula i co? No właśnie, nie rozumiem jej. Może trzeba ją jakoś sprowokować. No strzelić, no? Nie wiem. Nie rozumiem. Jakby. Dobra, słuchaj, będziemy kminić w następnym odcinku. No. Mamy 40 minut. Słuchajcie, zapraszamy na następny. Tak. No będziemy musieli tutaj męczyć jeszcze te trzy kule, żeby one się stoczyły na dół. Ale jak? No dowiecie się w następnym odcinku. Chciałam, nawet spróbowałam, wiesz co? Nawet spróbowałam. Strzelić w nią nawet próbowałam, ale gówno. No bo przecież nie można się przez nią przecisnąć, czy można? Chociaż? Co? Nie wiem. Czy myślę, że jakbyśmy się uparli, to tak, ale mimo wszystko, nawet gdybyśmy się przecisnęli, Grzesiu. Bo to trzeba... Trzeba ją najpierw ruszyć i ona pójdzie wtedy za tobą. Rozumiesz? Co? Rusz ją. Ale jak mam ją ruszyć? No musisz ją po prostu popchnąć do przodu. Do przodu sobie ją popchnąć i idzie muzyczka i musisz uciekać. Run! Run for your life. A tak. Zabiło. A bo to jest z tego. Ale to jak to zrobić? Nie wiem. Pogięło? Ja nie wiem, bo rolem się nie da. No, trzeba było odskok zrobić. Odskok rolowany. Ej, no ja ale nie umiem hit. Robić rolowanych odskoków. To już od razu mówię. Zrobiłam to, dobra. No, ja tego nie potrafię. Boże, to było ciężkie. To jest mało powiedziane. No i teraz pewnie trzeba ją będzie zepchnąć. Dobra, to chociaż se zepchnę ją tam. Ja nie zrobię tego, bo to jest... Jakie głupie. A jak to zrobić, ten skok do tyłu z rolem? No po prostu, no tak jak robisz normalnie, nie? No właśnie nie potrafię tego, poczekaj. Tak jak po prostu robisz. Nie zapomnij tak, o tym, że jesteś w wąskim korytarzyku po prostu. Wiecie, może tak mi się to uda teraz, zobaczę. No nie, kurde. No ale po prostu odskakujesz, tak jakbyś, nawet jakbyś nie był w korytarzu, po prostu. Rzuciłam tą kulkę, zapaliło się. Zwykłego rola mi robi. No dobrze, mamy to. Nie, nie zrobię tego absolutnie. No i będzie pewnie znowu... Co? Ja już nie mam save'a. Nie potrafię, tego zrobić. Dasz radę. Ale to, Grzesiu, zwykły, po prostu odskakujesz nie do tyłu. Nie potrafię, bo, ale mnie kula zaraz zabija, od razu mnie zabija, nawet jeżeli zrobię tego rola. To ja nie wiem, jak co? Ja mam to... Normalnie do tyłu i salto, nie? W powietrzu, o to ci chodzi. Tak, tak, nie potrafię sobie z tym poradzić, serio. No to ja już jakby, jak ona zaczyna to ciągnąć, to ja już trzymam tego alta, w sensie, wiesz, o co chodzi, nie? Mhm. Jak... Ona zaczyna tą sekwencję swoją robić, to ja już alta do tyłu trzymam. No i zgniatam, nie? No wiem. Dobra, przynajmniej udało mi się skoczyć do wody, walić to. Przynajmniej będę musiała się męczyć w przyszłym odcinku. No ja będę się męczył niestety. No nie zrobię tego, no jak Bogackiego, nie wiem jak ja mam to zrobić. No, nie chce mi się, nie chce mi odskoczyć. Trzy klawisze, end, strzałka do tyłu, tak? No jaki nie dawam, end? Boże. No znaczy... bo ja muszę zrobić rola, no jak ja mam no zrobić tak, rola? No tak, w sensie, no alt do tyłu, tak? No alt, no skaczesz do tyłu z rolem. Grzesiu, alt. Ja nie umiem w to grać. Serio. Ale Grzesiu, no bo wydaje mi się, że może robisz coś innego. No nie mogę biec, nawet nie mogę... No zrobię tego rola, ale nie zdążę, bo mnie kula zaraz zabija. Nie. Dobra, ale jaki chcesz manewr wykonać? Czekajcie. No. Nie. A jaki chcesz manewr wykonać? Ja alt, end i strzałkę do tyłu naciskam. No tak, czyli to salto do tyłu, tak. No. No i od razu biegniesz. I lecisz. Okay. Zobaczcie, że zrobi. Tak zrobię, ale kurde, normalnie masakra. 44 minuty, słuchajcie, ale się umęczyłem. No, to już tylko może se spróbuj skoczyć do wody. A skoczyłaś już? Tak. Aha, znowu to samo. Tak.
No ja muszę tą kulę jeszcze tutaj. No ja ją. Zrzucę jakie ją. To jest ciężkie, ale podoba mi się ten custom. No, ale jest ciężki. Słuchaj, ciężki, ta ciężki. Ciężki. No kuleczko, wypadł stąd. Ładnie tutaj, no trzeba jakąś miniaturkę pierdyknąć na pewno. Dobra, to teraz ja jeszcze, no muszę się pomoczyć, no bo żeś już to zrobiła, no to jak? Gdzie jest ta woda? Tu gdzieś. Może tu? To będzie takie, może tu? Może tu? A może budyń? A może budyń? Wiedziałam, a że może to tu? Powiesz. Zabiło mnie. O Boże. Dobra, to może tak bardziej. Ja tego nie zrobię. Teraz ja będę się męczyć. To może tu? O, o! Jest! No widzisz, weź. Zdaję się razem. Ajdzę. Ajdzę, dobra, idzę. Tu jakieś wilki z lasu. Straszne wilki z lasu. No ale... Aha. Zabiłaś wilki? Tak, tylko zabiłam i chodzę sobie i szukam spotu do zrobienia fajnej miniaturki. Jeszcze? Ileż tych wilków? Jezu. Wilcy z lasu. Daliby już jakieś... Ja się spłukałem z Uziku, wiesz? No to niedobrze. Dlaczego? Później będę mieć problem. Będziesz. No dobra, to mówisz co? Szukasz sobie jakiegoś fajnego tego? Miniaturkowego to... spota. No ale słuchaj, zostały nam jakieś dwa przejścia po przeciwnej stronie, prawda? Tak. No nie wiem, zobaczymy w następnym odcinku, będziemy kminić, bo ja tutaj na przykład nie widzę jakiegoś wejścia, bez sensu to jest. No zobaczymy, będziemy kombinować, dobra. Słuchajcie, w następnym odcinku. My wam serdecznie dziękujemy i do usłyszonka. Pa, pa. Pa. That's all for today. Don't forget to subscribe my channel Deathsayer. And if you want, you can watch the entire playlist from the series here. See you around.